Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnej środowej, świątecznej aktualizacji. A dzisiaj mamy do przygotowania dosyć sporo, ponieważ SSO przygotowało dla nas dużo dosyć rzeczy. W sumie to co było rok temu i dwa lata temu, ale mniejsza. Jak widzicie, już jest piękny wystrój naszej stajni. Tak, ja też jestem już na świątecznie, bardzo ładnie. Przepraszam w ogóle za konia, ale ostatnio przez ten tydzień skupiałam się na startowcu i w ogóle nie miałam czasu wchodzić na Star Stable, a więc cudownie. Także tak, dodali oczywiście wioskę, która właśnie się powtarza. Także nie będę wam czytać tego wszystkiego, ponieważ to już było rok temu, dwa lata temu i po prostu się nie opłaca. Mam nadzieję, że i tak mi to wybaczycie, ale na luzie sobie zrobimy zadania, zobaczymy sobie konia, zobaczymy nowe rzeczy w sklepie i będzie ogólnie fajnie. Także tak. Jesteśmy już oczywiście w naszej zimowej wiosce. Także cudownie. Tak, okej. Zawsze to lubiłam robić. I tam jest właśnie sklepik i w ogóle tutaj są fajne rzeczy, tutaj są proszki. No zresztą tak jak rok temu i no, wiadomo. Aha, myślałam, że jest niewidzialny święty Mikołaj, dobra. Dostałam kolejną czapkę. Co? Kolejna. O, przynajmniej trochę kolorem się różni. Lepsza tekstura trochę jest. No dobrze, zostawimy sobie ten. A ma jakieś w ogóle statystyki? Ma. Dobrze, to chociaż to. Okej, zrobimy sobie wszystkie te zadania. Ja to przeklikuję, ponieważ no jak wiecie, że wszystko już było. I żeby czasu nie tracić, to po prostu to wszystko sobie zrobimy na luzie. A więc zacznijmy sobie odtąd. To jest... Aha, to sobie jeszcze tutaj zobaczę, co tu jest. I pani się na koniusiu. Aha, okej. Ale ja bym sobie tu jeszcze weszła, bardzo chętnie bym sobie weszła. Bo tutaj może są nowe rzeczy jakieś? A nie ma jeszcze rzeczy nowych, żadnych? Dobra, chyba jak odnajdziemy, to dopiero się pojawią, ale w ogóle... Aaa, cudne! Także okej. Tam jest pierwsza, już widzę czapka, tam jest druga. I tego chyba 7? A nie, 5, dobra. Bo już, no to było rok temu i wiadomo. Będziemy sobie robić wszystkie zadanka naraz, tak. Mam nadzieję, że się nie zgubię w tym wszystkim. Ale jak to my, to nie my, czyli jakoś tak. Co mam zrobić? To teraz sobie pozbieramy gałęzie. Boże, jak ja nie cierpię tego lodu. Oczywiście są gwiazdki, tak jak rok temu, ale nie ma nowych, tylko są te stare, z czego ja muszę je pozbierać, bo nie mam za dużo gwiazdek z zimowej wioski. Mam właśnie z wszystkich, oprócz z zimowej wioski. Nie mam jeszcze 3. Nie pamiętam. Gdzie, jak coś, to będę sobie oczywiście tam patrzyła. Zrobimy sobie ten wyścig z głupimi koziołkami, które ciągle uciekają i w ogóle jest niefajnie. Tak. Nie wiem, możecie mi napisać, co najbardziej lubicie w tych zadaniach świątecznych. Tak, to wtedy będzie fajnie. Bo ja tak szczerze wam powiem, że najbardziej to chyba lubię ten klimat przez zima. Ale bardzo mi brakuje tego, jak w Jurwiku była ta zima. Bardzo mi tego brakuje i no bardzo bym chciała
żeby znowu był ten śnieg na Jorwiku, nie tylko tutaj w zimowej wiosce. No bo ponieważ to robiło jednak taki trochę klimat. Już nie czuć, że całe życie jest, nie wiem, lato lub wiosna, tylko naprawdę, że ta zima jest i właśnie tak. O, kolejna czapka. To już chyba ostatnia jest? Nie, jeszcze jedna. Możecie napisać, jak wam się podoba outfit, tak, bo fajnie, trochę czaprak mi nie pasuje, wiem o tym, ale... Ale tak, po prostu. Okej. Okay. Dobrze, także co mamy, co tam mamy dalej? Wróć do świętego Mikołaja, okej, okay, ale to zaraz. Najpierw te wszystkie rzeczy i oczywiście będzie ten wyścig jeszcze. Nie pamiętam, u którego to gościa było, ale dobra, nieważne. Czekajcie, te czapki są w wiosce, co nie? Nie tutaj jest. I w ogóle bardzo mi się podoba ta wioska też, tylko moim zdaniem powinni coś zmieniać co roku, coś nie wiem, nawet takie małe rzeczy, które jednak dodają klimatu, a są naprawdę przepiękne i no właśnie coś takiego, na przykład zmiana tej czapki albo coś, bo ja tych czapek mam już bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. I dostaliśmy takie monetki, o. Nie, koniu, koniu, stój. Mamy trzy monety. I widzę, że z tamtego roku, jest tamtego roku jeszcze chyba kilka nawet miałam. Chwila, serio. Czasami nie wierzę w ludzkość. Tutaj widzę, że mamy chyba nowe siodło. Tak, nowe siodło, bardzo ładne strzemiona ogólnie. Mamy też torbę. Mamy proszek za, tu chyba było 5, 6. No bo te ceny zawsze są takie podobne. To mam. I takie coś też mam, więc to jest niepotrzebne. Ja bym sobie chętnie to siodło kupiła, a więc... Muszę, będę zbierać na to siodło, bo ogólnie, no bo tak. Tak, gdzie ja mam jeszcze jechać? Mam jechać jeszcze tam gdzieś? Tam, dobra, okej. Okay. Okej, okay. To sobie pojedziemy teraz tam, a potem pojedziemy jeszcze do tego ziomka i fajnie, fajnie. Także widzimy się zaraz. Okej, okay, tam to chyba jednak był święty Mikołaj. Także nieważne. Bla, 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 tak, fajnie, fajnie, też się lubię, super, super. Aha. Dobrze. Ogólnie bardzo mi się podoba, że też co roku teraz trochę zmieniają te ubrania, ponieważ zazwyczaj były te same i SSO ogólnie się, jak każdy już chyba zauważył, rozwinęło się bardzo. I się właśnie rozwinęło. Rzeczywiście, zobaczcie, widzicie tą teksturę? Są na przykład takie puszki, puszki, tak? A tutaj jest płaskie, więc plus dla Star Stable. Okej, okay. Czy jeszcze jedno miejsce zostało? Koniu, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobrze. I teraz jedziemy jeszcze do ostatniego ziomka. Tu będzie chyba kafeteria, tak. Tu będzie jeszcze ten wyścig i ogólnie dosyć sporo jest do zrobienia, nie powiem. Tylko klikam, nie pozdrawiam. Okej, okay. Także będę musiała coś robić, czy tylko pozbierać. Dobrze, będę musiała tą zmiotką. Za tydzień wydaje mi się, że będą konie, także całkiem okej, okay, a ja nie mam w ogóle starkońców praktycznie, na jednego konia mi tylko starczy. Chciałabym sobie jeszcze tego jednorożca kupić. Dobrze, już.
wróć do świętego Mikołaja. Okej, to teraz jedziemy do świętego, a potem jeszcze ogarniemy sobie te dwa wyścigi. Że myślę, że będzie okej. I jedna osobka mnie się pytała, co z kalendarzem adwentowym. Myślę, bo ja mam kalendarz, już sobie go otwieram. Ale czemu nie nagrywam? Ponieważ tego jest pełno na YouTubie i ogólnie właśnie tak. Bo co jeszcze ja mam nagrywać? I myślę, że nagram tylko podsumowanie tego wszystkiego. Okej, no dobrze, fajnie, fajnie. Dlaczego mnie wywijało gdzieś kilka, jeden metr jakiś stąd? Czekaj, gdzie ja miałam iść? Coś jakieś zdanie do taką ma? Czekajcie, idziemy za tym. A, to jest chyba, że to sami się rozbiło. Tak mi się wydaje przynajmniej. A jak słuchajcie, to tutaj to o to chodzi. Okej. Idziemy. I ogólnie no mogli zmienić sobie te zadania. No bo czy wam się już nie nudzi, gdy youtuberzy nagrywają co roku to samo, nagrywają co dwa lata to samo i to wszystko jest takie same. I ja już mam tego dosłownie dość i naprawdę mogliby to zmienić i... W tamtym roku dodali ten wyścig, albo dwa lata temu, nie wiem, nie pamiętam, ale to chyba było raczej rok temu. Teraz zmienili czapki, no i co roku ewentualnie, co się w tej wiosce zmienia, to sklep ten właśnie tam. Tam, co wam przed chwilą pokazywałam. O Boże, ciacho. Też co ciacho. Po nagraniu muszę ciacho zjeść. Okej, dziękuję już osóbko, że każesz mi. To jest taka mina zazdrości, nie? Każdy jest podejrzany. Też będzie ten ziomuś, który co roku ucieka dosłownie. I te rzeczy się pojawiają tak znikąd, tak? Bardzo ciekawe. I tu idziemy tam do tego obozowiska jego tam. Każdy chyba zna już tą fabułę. Więc... Serio myślałam, że dzisiaj dodadzą coś takiego spoko dosyć, a tu się jednak no... Mylę. Czekaj, gdzie ten gość stoi? Tam. O. Czekaj. Jego nigdy tu nie mogę... A, tu, Boże. Ta kryjówka była...
I on będzie tutaj. Serio, Sesu, nie mogliście wymyślić czegoś kreatywniejszego? Nie wiem. Czekajcie, gdzie on jest? Tam jest. To jest czapka. Ja bym sobie tą czapkę zamiast jej wyłonić. Po co mi on w ogóle jest? O, czapeczka. Przepraszam, musiałam. Boż. Teraz będę. Ha, ha. Ha, ha. Bałam cię, ale w sumie to zawsze bym mógł usiec. Tak. Nie rozumiem. Te postacie ze SSO nie są jakoś specjalnie w sumie też mądre, bo równie dobrze, jak go złapałam, to on by mógł uciec jeszcze raz. I na przykład jakbym go, nie wiem, nie związała, to by dopiero nie mógł uciec i to jest takie dziwne w ogóle. Pojechaliśmy, słupi dupi. Tak. Tak, bardzo kreatywnie. I oczywiście mamy ten proszek, jak zresztą zawsze. Dostaniemy praktycznie za niego nic. Nie sprzedamy, chociaż ładnie jest, nie powiem. A ten wyścig jest moim zdaniem świetny. Mi się w każdym razie bardzo podoba, bo ja już go robiłam w tamtym roku. Nie wiem, czy nagrywałam w sumie aktualizację z tamtego roku. Powinnam raczej. W każdym bądź razie wyścig jest świetny. Jak ktoś nie widział. Tutaj nie jest jeszcze tak fajnie, ale... Ale zobaczycie, co będzie potem. Teraz jesteśmy reniferem, tak ładnie. I patrzajcie to. No czyż to nie jest przepiękne? Zobaczcie. Czyż to nie jest przepiękne? Tutaj trzeba uważać w sumie na te wozy, bo tak. I to też. Też tak robimy sobie. Hopa. Hopa. Tam? A tam. Tam. Ła. O, zniknął. Dlaczego nie mam siodła? Siodła. Ja mam teraz takie XD. Aha. Nie wnikam. Ale serio, ja teraz takie aha, nie? Mam w głowie. Dobra, teraz będziemy łapać, to też jest nudne, także nie wiem, czy wam to przewija, czy coś.
Widzimy się, jak wszystkie złapie. Ej, tak wam powiem, że to mi znikło. Jest niewidzialne. Ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. Klikłam i no tak się stało. Aż jak tu podjadę. Poczekajcie. Gdzie ja klikam, Boże? I ostatni mi ucieknie. O, dobrze. Cudownie. Dobrze, tu też. I jeszcze pojedziemy sobie na ten wyścig u góry. I będziemy kończyć. Tam jeszcze była gwiazdka, o ile pamiętam, bo tam jest taka droga. I właśnie tam się czeka i no jak ktoś tam kto chce, to może chce tam zejść. Ja będę szukać jeszcze gwiazdek. Dużo. Tak. Ej nie, czekajcie, był jeszcze jeden chyba wyścig. Tam o. Gdzieś. Nie wiem. Bo tutaj jest powrót, tutaj jest to. Ja mam takie XD, nie? Jeszcze tu był wyścig jeden. W tamtym roku. Przez tą metę tu. Była meta. Nie ma. Co to jest? Tam chyba gwiazdka gdzieś jest. Nie jestem ja sama. Dobra, ale w tym pięknym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. A więc dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!